Bartek Nowak, ach, ciebie przecież przedstawiać absolutnie nie trzeba. Tuż po medialnej nawałnicy, bo mnie otoczyli cię dziennikarze i wnikliwie przepytywali z przygotowań do sezonu. O tym w prasie pewnie będzie sporo pisane. Bartek, ale tak troszkę z luźniejszej strony dla naszych kibiców, dla nas. Jesteśmy 2 dni przed meczem w Mielcu. Na co się nastawiacie? Jak będzie wyglądał ten wyjazd i czy będą 3 punkty? No, mam nadzieję, taki mamy cel, z takim zamiarem jedziemy, bo to czy będą, to dopiero po meczu się okaże. Ale myślę, że to widać, tak jak przed chwilą powiedziałeś, i tu wśród dziennikarzy, i tu w naszej szatni, w klubie, dla wszystkich, wszyscy już czekają na ten mecz. Wszyscy już jesteśmy gotowi, już byśmy najchętniej go zagrali jutro. No i tyle, z pełną wiarą jedziemy, wiemy jak my chcemy zagrać. Wiemy, co my potrafimy, jakie my mamy atuty i na pewno je będziemy chcieli pokazać, a jeszcze mamy 2 dni, żeby się przygotować o przeciwniku jakoś tam konkretnie, jak się zachowują przy jakichś tam stałych fragmentach, czy jakichś prostszych schematach, czy zagraniach. Stal Mielec to twój były klub, to klub Roberta Dadoka. Czy takie sentymenty gdzieś zostają? A może działa to na korzyść naszą, bo znacie specyfikę szatni, specyfikę klubu i będziecie mogli jakoś dodatkowo poinstruować, czy dodatkowe instrukcje dać, aby poszło jeszcze lepiej? No ja się mogę wypowiadać za siebie, że dla mnie akurat taki mecz w Mielcu na stadionie Stali to jest coś fajnego i nawet nie mówię tu o jakichś sentymentach, tylko po prostu o tym, że ja się zawsze tam dobrze czułem. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z mojego ponad 3-letniego pobytu w Mielcu, więc ja bardzo dużo ludzi tam znam, bardzo dużo zawodników i myślę, że będę się czuł dobrze i że będę miał to pokazać na boisku, że czuję się dobrze. Najbliższy mecz już w sobotę, ale ten najbliższy tydzień będzie bardzo ciężki, bo mamy sobotę, środę, a później poniedziałek. Czy ty jesteś gotowy w pełni fizycznie po obozie, ciężkiej pracy, po całym okresie przygotowawczym do takiego maratonu na dzień dobry, na sam początek? Tak, no ja myślę, że ja zawsze jestem gotowy. Myślę, że każdy zawodnik jest gotowy. No to jest coś fajnego grać co 3 dni, ja nie wiem. Mi się wydaje, że okej, to jest czasem, jak nie, miesiąc można grać co 3 dni, no to wiadomo, że jakoś to wpływa na organizm i po to te kadry są troszkę szersze, żeby każdy miał wtedy moment, żeby się pokazać, ale myślę, że tu my jesteśmy gotowi i czekamy na te mecze. A ten ironiczny ton był idealnym podsumowaniem i podkreśleniem tego, że forma jest. My oczywiście czekamy na 3 punkty, powodzenia i jadymy dalej. Okej, do zobaczenia.